No dobra, to czy twoja postać ma jakieś nakrycie głowy? Zadam to samo pytanie, co ty. Co to za cisza? Co to za cisza? Ej, co to za cisza, no, stary, zesrałem się, jak to powiedziałeś. Siemano, z tej strony ja MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, jest to pierwszy odcinek z nowej serii. W sumie już taka kiedyś seria była, ale nieważne. Zgadnij, kto to jest ze mną dzisiaj. Dickness, a.k.a. wow! Hubert Wydra, a.k.a. wow! Dokness, a.k.a. wow! Szymon. Siema, wow! Ziomal. Wow! Ej, widzę, że jesteś mega taki, wiesz, entuzjazm. Słyszę entuzjazm w głosie, więc mnie to bardzo cieszy. Słuchajcie, na starcie możecie napisać, kogo byście chcieli w kolejnym odcinku właśnie z tej serii, no i tyle. My zaczynamy, wow! Stary. Chyba nie muszę włączać ci samouczka, bo wiesz, jak tu się gra, nie? No! Super, no toż toż! Tutaj mamy, słuchajcie, informacje. Generalnie, jeżeli chcecie sobie pobrać mapkę, macie ją, słuchajcie, w opisie, więc jeżeli chcecie sobie zagrać, to możecie sobie zagrać. Ej, czemu nas nie tepa? A, bo tutaj musimy. Dobra, ja idę na niebieskie, ty idziesz na zielone. No nie. Ej, kurde, w sumie powinieneś iść ty na niebieskie, bo jesteś Dickness, a.k.a. Dokness, nie? Ale dobra, mordo! Ty też generalnie. No, ej, właśnie, ja też, stary, ale super bohater jest bardziej kojarzony z czerwonym, wiesz? Tak mi się wydaje. Ale dobra, jak możecie zauważyć, mamy tutaj mega dużo różnych główek. I no, naszym moim zadaniem teraz będzie trzeba wybrać postać, którą w dzisiejszym odcinku Dokness będzie musiał odgadnąć. I powiem wam szczerze, że mapka, którą macie w opisie, trochę się różni niż ta, którą ja mam, bo ja tutaj trochę pozmieniałem, dodałem jakieś różne, słuchajcie, inne główki i właściwie co odcinek będą różne główki. Więc stary, ej, to jest trochę ciężkie. Masz kogoś już wybranego, stary? W sensie tak, wiesz, jeszcze tak możesz wybrać, ale... Tak? Masz już? Tak. O kurde, ja bym nie chciał, żebyś miał za łatwo, stary. Więc mordo, kurde... A nie, bo to będzie za łatwe, jak go bym wybrał, słuchajcie. Jak go bym wybrał, to by było za łatwe. Więc myślę... kto tutaj ma... No do... Kurde, ej, stary, ja nie wiem, kogo mam wybrać. Dobra, wybiorę go. Wybiorę go. Ej, czemu... Ej, halo? Ej, halo? Zgaduj, wybierz postać przy... Przyjrzyj się postaci, usuń postać, przywróć postać. Ej, czemu nie mogę wybrać? Halo? 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 Ja też mam coś wybrać, bo ja nie mam. Nie, wybierania. Ty nie masz itemów, stary, na razie. No czekaj, usuń postać, przywróć postać. Marcin, nie, ja, ty się ja... pytałeś, czy ja umiem grać, a to tobie się poradnik chyba tutaj przyda. Aby użyć funkcji z ekwipunku, naciśnij Q. Dobra, okej. Okay. O nie, wybrałem tą postać, której nie chciałem. Kurde, nie tą, ja nie chcę jej. No nie, ej, naprawdę będzie fail, pierwszy odcinek i będzie fail, no dobra, okej, dobra, jakby oddam ci teraz, co tu się dzieje w ogóle, oddam dawaj ci durę. Musisz kliknąć Q, żeby wybrać postać jak coś, kurde, nie chciałem go, a go mam, ej, halo widzowie, to nie było fajne, chciałem te, a nie, wy, ej, to coś tu ewidentnie się zadziało, ja nie wiem, o co chodzi, tutaj mamy jeszcze inną postać, tutaj mamy tą zaznaczoną, co chciałem, a tutaj... Nie wiem, o co chodzi, widzowie. Ej, naprawdę, ja mam nadzieję, że nie ma żadnego błędu i że nic nie zepsułem, obym nic nie zepsuł, bo będzie mega słabo. Dobra, mordo, jak tam ci idzie? Powiedz mi, że obyś nie miał takiego samego błędu jak ja, bo to będzie mega słabe. W sumie. A głowa, którą wybrałem, jest o samej górze, nie? No chyba tak to działa, stary. Też ci wybrało inną? Delikatnie. No, mi też delikatnie, ale dobra, masz tam... przekazuję ci turę, dawaj niebieski, dawaj. Okej, okay, dobra, no to moje pierwsze pytanie, czy twoja postać jest człowiekiem? Bardziej tak, ale w sumie nie. No to musisz powiedzieć tak czy nie, jeżeli jest... jeżeli ta, inaczej, ma skina człowieka czy nie, po prostu? Nie. Jeżeli jest innym stworzeniem, nie ma skina człowieka. No. Czyli jest... czyli mam usunąć wszystkie postacie ze skinem człowieka? Nie wiem, stary. No w sensie, no musisz zależy. No musisz mi odpowiedzieć, czy tak, jest skin tak, człowieka, jest czy nie. Jest zwierzęciem. Okej, okay, o, no to dałeś mi jeszcze lepszą podpowiedź. Dobra, więc w takim razie nie! Musimy sobie... musimy sobie usunąć wszystkie, słuchajcie, skiny z...
z ludźmi jakby, no tak jak widzicie, wiecie o co chodzi. Doknes nam tutaj bardzo dużo fajnie podpowiedział, no że jego skin to zwierzak. Dobra, więc o kurde, no to będzie trochę trwać, stary. Ale jakie zarąbiste pytanie ci zadałem, serio, kurde, ja tu jednak jestem, oh yeah. No trzeba umieć grać, mordeczko, trzeba umieć grać, co ja mam ci powiedzieć, nie? A wiesz, że w sumie tych skinów z jakby z ludźmi jest tutaj większość, nie? O wiesz, nie. O tym, stary? Ja już tutaj jednym pytaniem, stary, nie mam większości, naprawdę, nie? No nie! Kozacko, ale pamiętaj, że zadajemy pytania tak nie, żeby odpowiedź była tak nie, bo w sumie to też jest dosyć istotne, nie powiedziałem tego na początku, ale no wiesz, tak się ubawiamy, ziomeczku, nie? O kurde, stary, ja jeszcze rozwalam postać. Oh my god, w sumie to, nie wiem, tego nie będę niszczył, bo ten jest z bajki, więc wydaje mi się, że to jest taka postać bardziej. Teraz pytaj posałowe, czy na pewno powinieneś zniszczyć te postacie? Teraz pytanie, stary, tak, powinienem, no, żebym wiedział, które mi zostały. Okej. Dobra, tutaj też jest jakiś typeczek, no dobra, czekaj, pozbyłem się wszystkich, który, no dobra, jest git, dobra, twoja kolej, mordeczko, twoja kolej. Kurde, czy twoja postać jest człowiekiem? Jest. No nie. Ale zgapiasz, byś, kurde, nie wiem, pomyślał nad innym pytaniem, nie tym samym, co ja. Dobra, stary, to ja mam po prostu no. Te głowy rozwalać. Tak, no sikierką tam masz, nie? Dobra. Rozwalasz wszystkie głowy, które są zwierzakami i innymi stworkami, nie? Kurde, to ja mam o wiele łatwiej, stary, bo tych ludzi jest o wiele więcej. Mordo. Ale kozacko, widzowie, patrzcie, ej, wygrywamy tu. Możecie zostawić łapeczkę w górę, ej. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi, subskrybować ten kanał. Ej, nie? Mordo. No, mordo, co jest? Ale wiesz, że my nie mieliśmy rozwalać tych postaci? Czemu? Bo mieliśmy tylko zaznaczyć na ścianie, ku. Mieliśmy zaznaczyć? Nie tak. Wiem, ja rozwalam, stary, to obojętne, stary, czy będziesz je rozwalał, czy nie. Myślisz? No tak, na jedno wyjdzie, stary, bo jak zostanie ci jedna postać, to wtedy ten... To wtedy ją zaznaczysz, że jako, wiesz, zgaduj i wtedy wygrywasz albo przegrywasz, więc to już jak wolisz, mordo, to już jak wolisz. Okej. Okay. Chociaż wydaje mi się, że możesz mieć rację w swojej wypowiedzi, bo nagrywam tą mapę po bardzo długiej przerwie, mordo, i w sumie nad nie testowałem. Konsekwencje no? Tego będą takie, że w następnej rundzie nie będziesz miał głów. Kurde, no tego nie przemyślałem, mordeczko. Tego nie przemyślałem. Ale nie jest powiedziane, że będziemy grać dwie rundy w dzisiejszym odcinku, bo to co wszystko zależy, ile będzie co nam to... Za dekil, ile nam co tutaj za to zajmie czasu, nie? No właśnie, mi się wydaje, że dobra, no. Dobra, zadawaj pytanie. Zadawaj pytanie, dobra. O kurde, ej, teraz to jest ciężkie trochę. Dobra. Czy twoja postać jest zwierzęciem? Tak typowo. Wiesz, na przykład świnką, pieskiem, coś no, tego typu. No tak. Jest! No. Yeah! Dobra, to chyba mamy zwycięzcę, mordeczki. Chyba mam... A to, czy to jest, kurde, to jest jakiś świstak, więc to jest chyba... No dobra, więc tego sobie typka zostawimy, tutaj sobie to rozwalimy. To sobie rozwalimy, bo to nie są zwierzaczki. O stary, ej, takim... no nie wiem jak ci to powiedzieć, stary, ale jakby zostało mi bardzo mało głów, nie? Bardzo ile mało głów. No czekaj, jeszcze rozwalam, zaraz ci powiem dokładnie. Ale jest to naprawdę mało, w sensie, wiesz co? Już ci mówię, to jest... Mi zostało aktualnie głów... ile? 4... 7. Dobra. Siedem głów. Ja cię rozwalę na następnym pytaniu. Nie wiem, ja czy to jest zwierzak. Powiedzmy, że to nie jest zwierzak. To 6 głów mi zostało jednak. No dajesz, mordo, dajesz. Czekam. Mordo, czy no. Twoja postać no. Jest youtuberem? Nie. Ha, no nie, no. Słabe pytanie w sumie, mordo. Dobra, ej, ja mam nadzieję... Dawaj mi turę, ty. A, no właśnie, stary, zapomniałem. Dobra. Ej, w sumie, to stary, Shio, to też jest dobre pytanie. Ty, też Madzia, jest dobre pytanie. Ty Bremu, ty Vito, ty Roksiński, ty G-Play, ty Dealer, debilu skończony. Ty ej, Szymer, nie obrażaj, ty... halo, nie? Ja? O, ja tu jestem. O, sam o. Siebie będziesz musiał zlikwidować. Ciebie jak się z tym czujesz? Zlikwidowałem. SKF, oh, to waffle. No, tylko nie to. O, no, SKKF to waffle. To waffle. Ej, stary. Ale mam tutaj dylemat, bo jeden z youtuberów no. Wygląda stary jak Thor. Ziele 07.
O kurde, no wiem o co chodzi. Ej, stary, ja już myślę nad pytaniem dla ciebie i ja nie wiem, stary, bo mi zostały same zwierzaki i to będzie ciężkie. Ale nie wiem czemu widzowi, wydaje mi się, że to jest postać, którą mógł wybrać Doknes, poważnie. Jak tak se myślę, to Doknes mógł wybrać tą postać, poważnie. To mógł tutaj, nie? Serio. Może być zabawnie. Jak ci idzie tam rozwalanie główek? Ty rozwalasz czy zaznaczasz? Zaznaczam, stary. Nie jestem taki głupi. No w sumie, ja nie przemyślałem tego, ale najwyżej zresetujemy mapkę, więc się przekazuję nie martwcie. Przekazuję ci turę, no. Dobra, w takim razie, jakie by tu ci zadać pytanie? Ja nie wiem, naprawdę, mam z tym mocny problem. Teraz, autentycznie. No dawaj, ja czy jestem otwarta twoja książka. Czy twoja postać ma czarne oczy, czy takie z tym białym, wiesz o co chodzi? Jakby, czy ma duże oczy, czy małe? W sensie, czy takie kropeczki, jak ja mam na skinie, czarne? Duże. Czy duże? Okej, dobra, to mi wystarczy, chociaż tutaj nie wiem, ale jak ma duże, to zostały mi trzy postacie, bo Mandzio ma duże, dobra, okej, stary. Dobra. O Boże, patrzcie, teraz będziemy zgadywać! Czy twoja postać ma jakieś nakrycie głowy? Nakrycie głowy, co myślisz ma coś przez... na głowie po prostu? Tak. Tak, ma coś na głowie. Ma, no. Nie mówimy o włosach, stary. No dobra, nie, ma coś poza włosami, Dobra. Kurde, prawie bym ci podpowiedział, dobrze, że nic nie powiedziałem, widzowie, bo była kicha by była. Jestem ciekawy, w sumie możecie napisać w tym momencie, komu kibicujecie, czy wygram ja, czy wygra Doknes. Więc możecie pisać Team MWK, bądź Team Doknes. Oczywiście, że ja wygram, bo możecie zauważyć, kurde, mam tylko trzy postacie. Kurde, ja pytania zadaję, ja no strasznie, teraz stary. Mi tam być. Mi zostały trzy główki, stary, a to pewnie jeszcze masa innych. Dobra. Boż, super. Pierwszy odcineczek i pewnie zwycięstwo będzie nasze. Tylko mam nadzieję, że mapka się nie zepsuła, bo ja wybierałem dobra. Inną postać. Dobra, słuchaj. Czekaj. No. Dawaj. Przekazuję ci turę. Ojej, ja mam problem, stary, bo ja teraz... mam trzy zwierzaki, to są trzy różne zwierzęta, stary, nie? Kompletnie różniące się wszystkim, nie? Bo, w sumie na... W zasadzie mogę ci wymienić, co mi zostało, nie? To może mi powiesz w ogóle, czy dobrze odznaczyłem, stary. Mam krowę w kasku, mam świnię i mam psa. Czy któraś z tych postaci w ogóle jest tą, co wybrałeś? No tak. Dobra, okej, dobra, to jest dobrze, widzowie. Teraz, no dobra, to czy twoja postać ma jakieś nakrycie głowy? Zadam to samo pytanie, co ty. Co to za cisza? Ej, co to za cisza, Doknes? Stary, zesrałem się, jak mi to powiedziałeś. No macie tak, nie? Tak. O ja, kozacko. W takim razie mamy zwycięzcę już, nie? Dobra, proszę, masz tu turę. Patrzcie, ej, to ja już wiem, co to za postać będzie, stary. Musisz dobra. Bardzo dobre pytanie zadać, stary. Bardzo dobre, przemyśl je, stary, przemyśl, o, naprawdę. O nie, stary, mam się tyle głów z sobą, tak różnych od siebie, co no. To mam dyrektor? Stary, ja ci powiem, że dam ci podpowiedź, żebyś miał szansę, bo ja już w zasadzie, jak ja dobra. Wykonam swoją rundę, to wygrywam. Stary... Są dwie takie same główki, tylko różniące się od siebie, ale bardzo stary, podobne. Stary, ja wiem, bo ja od początku gry myślałem, że to z nim wybrałeś, stary. Moje pytanie jest takie. Twoja postać... No. Ma to jest to pytanie. Czarne nakrycie głowy? Czarne nakrycie, mówimy o włosach? Nie, mówimy o czapce. Nie. Okej, okay. Czy twoja postać jest policjantem? Nie! Nie, i czemu myślałeś, że ja wybiorę policjanta? Co jest? Jak o to? O co chodzi? Nie! Ja, stary, nie wybrałem policjanta, ja wybrałem co? Ej, ja myślałem, że ty... Stary, szczerze, ja myślałem, że ty w tym momencie zgadniesz. Ej, dobra, co? Zadałeś pytanie, stary, oddawaj rundę. Dobra, masz! No to co, w takim razie niebieski wygrywa, dziękuję bardzo! Tak to się robi, wygrałem, stary, wiesz? Tak. No, wygrałem. W sensie zgadza... Ej, czemu cię nie przyniosło tutaj do mnie? No wiem, bo postawiłem na policję i przegrałem.
Ej, w sensie, bardzo fajnie było, że ja cię tu tepnę, stary, pożegnamy się tutaj, albo ja się tepnę do ciebie, na jedno wyjdzie. Stary, wiesz, kogo miałem? Bo w sumie ty nie wiesz. No, kogo miałeś? Chciałem zaznaczyć tego ziomka tutaj, to jest Maciek, wiesz, który to youtuber, ten koło SKKF-a. To był Maciek Tempel, tak, coś takiego, tak, nie? Wiem, ten taki cukier, stary ten YouTube. A mi się zaznaczył ten ziomek w dreadach. No, a tutaj jest dwóch ziomków w dreadach w zasadzie, stary, nie? A stary, a ty jest dwóch policjantów. Aha, o lol, ej, nie wiedziałem nawet, mordo, o shit. No cóż, ja miałem tego, ty miałeś Mandzia w kasku, w sumie, stary, śmiesznie, że wybrałeś no bo ja Mandzia. Chciałem wybrać Rolfsa. A, no to widzę, że tak samo ci zaliczył tak jak u mnie. Stary, o jeden w dół poszło, no. Słuchajcie, jeżeli dotrwaliście do tej minuty, możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać w komentarzu, kogo chcecie w kolejnym odcinku, zgadnij kto to. No i tyle, kiedyś zrobimy rewanż, Doknes, wierzę w to. Tak? Tak? Tak, no właśnie. A jeżeli jesteś dobrym budowniczym, bądź dobrym comment blokowym świrem, możesz do mnie napisać na maila, którego masz w opisie, bo potrzebuję takich ludzi i przydałoby się, żebyś napisał, jeżeli ogarniasz. No. Co mówiłeś? Musiałem powiedzieć widzom bardzo ważną informację. Nie, musiałem żal wylać, bo postawiłem na policję i przegrałem. No trudno, nie zawsze się wygrywa, Doknesik. To by było na tyle. Trzymajcie się, widzimy się już jutro. Na razie, yo, pa!